Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Dragon Ball Xenoverse. I lecimy dalej z zadaniami takimi równoległymi, znaczy nie wszystkimi, bo niektóre pomijamy, jeżeli mamy je ukończone na dość wysoki poziom. I... znaczy na jakiś tam wysoki poziom, powiedzmy, no. I mamy zadanie, wszystkie warunki zwycięstwa wykonane. Ostatnio robiliśmy chyba 16 zadanie poboczne. Więc teraz lecimy może dalej, co? Czyli od 17. O, i później już nie mamy paru wykonanych. Tylko tak jeszcze sobie sprawdzę. 10, 11, 12, 13. Do 20 mamy wszystko ok. Dobra. Dlaczego patrzę? Dlatego, że niektóre zadania poboczne są gdzieś tam rozwalone po mieście i trzeba podejść do odpowiedniego NPC, żeby z nimi, żeby je wykonać. Dobra. Pełny ładunek energii, cudowne klęknięcie i atak Big Bang. O, to ciekawe. Pokonaj Yamsze, Tenshin, Hana, Krillan i Vegetę. Pretendent Mr. Satan. I to jest 17, czyli potrzebujemy ukończyć z Herkulesem posiadającym ponad 50% zdrowia. Pokonaj wskrzeszonego Vegetę. To z Herkulesem, który ma 50% życia, będzie ciężko i to nawet bardzo ciężko. No dobra. Weźmy sobie w takim razie kogoś mocnego. Dlatego, że trzeba szybko to wykonać. A weźmy sobie Beerusa, czemu by nie? I weźmy sobie do tego Cella. Oraz weźmy sobie do tego może Komurczaka, jak myślicie? Boże, do Freezera. Cella i Komurczaka. A można też było, bo można w dwóch formach chyba tam Komurczaka wziąć, nie? Chociaż niektórzy mówią, że Komurczak tak słabo brzmi. Pokonaj jeszcze Tenshina, Krillona i Vegetę. Dobrze. Nie sposób niestety zapamiętać wszystkie ataki pod danej postaci, jeżeli się gra co chwilę jakąś inną. A, nie ja pokonałem go, ale okej. Albo mi się wydaje, albo to już przechodziliśmy. To jest ciekawe. Nie trafiłem! Nie, bo tam szatan kurde już troszeczkę dogrywa. Nie trafiłem, no nie! Ty, Krillan, bardzo cię proszę, weźmy tutaj... Nie wierzę, uciekli obydwoje, no. No przecież się wściekną zaraz. No i to mi się podoba, i teraz jeszcze Tenshin. Nie bichnij tej szatana. Patrzcie, jak widzieliście, jak szatan zaatakował Tenshina? To jest prawdziwy mistrz. Ała! Vegeta, ty tak nie kozacz. No właśnie, bo dostaniesz taką oto czerwoną kulką i się skończy. Ty się szatan trzymaj z dala. Nie! Szatan! Nie można mu dać kurde zaatakować szatana. Dało się, dobra. A, jeszcze jakiś? Vegeta się wskrzesi. Kakarotto
Ale nie na długo, co? Holy shit. Mówiłem temu debilowi, żeby nie podchodził. Co za prior skończony, nie? Pełny ładunek energii mi się teraz, kurde, odblokował. Jaki frajer podszedł. Dlaczego on zawsze myśli, że on jest taki niepokonany? On jest, kurde, na takie... Co za koleś. Nie, no nic, chyba będę musiał go tą magnistą kulą atakować cały czas. Nie mogę mu dać... Nie, no ja muszę to wykonać jeszcze raz. Ja tego nie przepuszczę. Tylko gdzie to było? Zadanie... No właśnie, i był... Było pokonaj... Jak to było? Pokonaj... wskrzeszonego Vegetę. Dobra, nie będę powtarzał. Nie będę powtarzał. Tutaj niektóre misje poboczne się powtarzają same w sobie. Zobaczcie. Zadanie 12, a zadanie 18. To jest powrót specjalnego oddziału Genie. I co niby mamy w nim zrobić? 18. Ukończ w ciągu 5 minut i pokonaj Freezera. Czyli dokładnie to samo, co tam. Dokładnie to samo, co tam. Czy mi się chce? No dobra, sprawdźmy to. Powoli dochodzimy do tych zadań, których jeszcze nie udało nam się wykonać, ale ja lubię tak właśnie od początku do końca, w miarę możliwości, przechodzić to, czego mi się nie udało za pierwszym razem. Mogę sobie tutaj wybrać... Trąka małego. Weźmy sobie Super Bull. Zobacz, co Super Bull nam zaoferuje. Tak samo jak i ten, i Super... znaczy Android 17, bo jeszcze jest Super Android. I Smok. To musielibyśmy sobie odblokować właśnie jeszcze dwie dodatkowe postacie u Shenrona. I dokładnie to samo tak samo wygląda, zobaczcie. Deszcz krzywdy, błysk krzywdy, bomba krzywdy z hiperosłabienie. Też szturmowe działo międzywymiarowe. Niech będzie. Zobaczmy, co to nam da. A, gdzie jestem? Strasznie wolno ładuje się energia. Zwróćcie uwagę. A ten tylko umie zafrizować czas i uciekać. Dobra, weźmiemy od tych najlepszych ataków. Chociaż nie. Deszcz krzywdy. Błysk krzywdy. Bomba krzywdy. Aha, to jest na takiej zasadzie. Ja się jakoś tak rozwarstwiam. Aha. No dobra. To sobie w miarę tam jakoś ogarnęliśmy te ataki. A teraz wypadałoby ogarnąć jeszcze te super ataki. Chociaż jedna to jest chyba unik jakiś, bo to jest pod A. No strasznie dziwnie atakuje. Jest taka... Takie odstępy są między tymi atakami. Niby taki giętki, ale... Dobra, no to w takim razie sprawdźmy. Co mogę mu zasponsorować? To jest samo naprowadzające chyba, co mi się wydaje. Tak, samo naprowadzające. Dobra, ten zniszczony. Jeszcze tam jest jeden. Ale już nie mam energii, niestety.
To potrafi czasami zdenerwować naprawdę człowieka. Wybuch, dobra. Może naładujmy sobie trochę energii, już nie wykorzystujmy jej. Naładujmy sobie na ostatniego z oddziału Jinyu. Czyli na kapitana Jinyu. Postaci są Goku. Rozar też powinien się pojawić w takim razie. Nie wierzę, że on się zamieniał w momencie, gdy ja go chciałem go zaatakować. No bycie... Szlak. Trafię, doleci. Niedużo. Jak ucieka, to niestety nie leci to za nim tak szybko. Okej. Bum! Przedmiot materialny. I co jeszcze? I tyle. Nie przedmiot kluczowy. Zobaczymy pewnie zaraz. Na pewno Freezer powinien wylecieć. To już wykonaliśmy. W ciągu 5 minut wykonaliśmy tą misję. Tylko tutaj dodatkowy przeciwnik teraz się pojawił. A ja go już nie obejmuję ten czas. No, gdzieś tu był w pobliżu. Dlatego warto się właśnie iść jego śladem, tak jakby, nie? Jak widać, że zrobił jakąś rozpierduchę. To gdzieś tu jest, na przykład tu. Powiem wam, że ten Buu nie jest taki dobry. Kiepsko się nim gra. Albo może ja nie umiem nim grać, to też jest... Nigdy nie mówiłem, że umiem grać w... Diatyki to jest akurat naprawdę nie mój rewir. Można powiedzieć, bardziej RPG, jeżeli by ktoś wiedział. I się nie orientował w moim kanale. W każdym razie zasponsorują mu deszcz szturmowy. Najlepiej jak go poślemy na dechy, to wtedy zrobi właśnie ten atak. No niestety, kurde, nie chcę się położyć na dechy. Chciałem, wiecie, że był w jednym miejscu, to wtedy ten super atak mój zadałby naprawdę mu dużo obrażeń. No ale spróbujmy teraz. Bo się tego testuje w miarę. Pięknie. Akurat stanął w miejscu. Dziękuję, Frazer. Co dostałem? Bo to mnie zastanawia. Odznaka Mister Shatana rzadka i zginiesz z mojej ręki. Zaraz sobie sprawdzimy, co to jest to zginiesz z mojej ręki. I powinniśmy wykonać w tym 18 zadaniu wszystkie te takie poboczne questy. Dusza Z Freezera. Ale na ataki podstawowe oraz super ciosy. No dobra. Ale my nie będziemy wykorzystywać właśnie tej duszy, bo my tutaj, ja przynajmniej postawiłem na ataki... Na ataki super, te kończące można powiedzieć. Dobra, 18 zadanie. 18. Mamy wszystkie te poboczne, super. 19. Trenujemy. Ukończ z Vegetą i Gohanem po transformacji. Super Saiyanin. Pokonaj wskrzeszonego Gohana. Przeciwnicy.
Ale zaraz, ukończ z Vegetą i Gokanem po transformacji. Czyli rozumiem, że do swojego teamu muszę wziąć Vegetę i Gohana po transformacji. Do Super Saiyanina. No dobra, no to ja sobie wezmę, jeżeli pozwolicie, Son Goku Boga. Wszystkie inne takie chłystki się powoli zaczynam robić. Faktycznie nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Mogłem na początku brać tych takich słabiaków, a później brać tych lepszych, nie? Dobra, weźmy sobie, my sobie zagramy Super Saiyanem Bogiem. Weźmiemy sobie Vegetę w tym stroju, a czemu by nie? I Son Gokana po transformacji. Jeżeli dobrze zrozumiałem właśnie te wyznaczniki tego 19 zadania pobocznego. Trenujmy. Pokonaj 5 zawodników. A nie mam tutaj czasowego, tak? Dobra. Son Goku jest, kurde, najmniej zawodny. Hehe, zawodny. Oj, w takim przypadku jest naprawdę dobrze wykorzystać Kamehame. Chociaż on był to jakby nietykalny w momencie, gdy jest... O, ty będą! Ale mi przerwał, myślałem, że tak będzie już ładnie. No to niestety. Pięknie, nawet to słabe Kamehame wychodzi na podwórze. Pięknie, ten jest KO. W takim razie wracamy na górę. Ładna taka poświata jest tego. Killam. No, mi naładował życie. Dzięki, Killam. Ale jakoś mi to jest niepotrzebne, bo tego życia mam od groma. Dobra, na tych panów wypadałoby wykorzystać jakieś super umiejętności, na przykład super Genki Da. Aha, rozumiem, że to nic mu nie robi. A myślałem, że to leci gdzieś do przodu. No nic, widzę, że Vegeta się nie da zrobić na to. Mi się wydaje, czy on to zablokował. Aha, Trunk. Za no Trunka naprawdę już chyba tego Kinkida ma wyżywa. Wykończymy tylko Vegetę. Trunk, nie przeszkadzaj. Dobra, gdzie jest Trunk z przyszłości? Jest tutaj, dobra. Chodź tutaj. Trafię. Coś go tam trafiło, ale nie za dużo. To już lepiej. Nie do końca wiem w takim razie, jak działa to Genki Dama. Bo... ona chyba stoi w miejscu, ona nie leci gdzieś w dół. To było nieco. Chociaż jakby się nie bronił, to by było jeszcze lepsze.
Kasa! Kocha san! Skarao! Ure ni skarao! Ło! Jeszcze go w locie trafiłem, nieźle. Nie za dużo, ale zawsze. Zdobywamy umiejętność. Ciekawe jaką. Aha. Jeszcze gdzieś tutaj możemy sobie lecieć w inne miejsce. No tak, bo chyba to nie wszyscy. Chyba jeszcze... A kto tam jest? Dzień dobry pani. O, proszę pani. Konnichiwa. Aha. Trzeba było z nimi zadzierać, widzę. Ale ona ma takie tylko mocne ataki i jak ja się dobiorę jej do skóry, to jest chyba już koniec z nią. Lepiej. Przedmiot materialny. Niestety nie jest to kula, bo byśmy musieli zdobyć przedmiot kluczowy. Kto zacz? Songo. Czyżby ze swoim synem? Tak. Auć. Wypadałoby z Songo Kana nie stracić. Ja widzę, że tam się leją ostro. Właśnie, bo Songo Kan w takim razie walczy z Songo Ku. To jest niedobre, bo ja nie chciałbym, żeby mnie zginął. Rzuca! To ja tego nie rozumiem. Dobra, mam nadzieję, że Songo Kan sobie poradzi. No nie wierzę. Ach. No, 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 panowie, panowie, panowie. Wykończmy go, bo inaczej zaraz są go tam padnie. Nie trafiłem, no nie wierzę. Dobra, zdobywamy nową umiejętność, więc nie źle. Ranga C, bo tak. Oznaka Mister Satana zwykła razy 2. Teleportacja, super atak i płonący atak, super atak. Super atak, super atak. Teleportacja i płonący atak. Zaraz sobie sprawdźmy, jaki opis jest tych dwóch ataków. To jest super atak, tak? Dobra. Teleportacja. Natychmiast zbliż się do wroga, jeśli jesteś daleko, staniesz tuż przed nim. Jeśli jesteś blisko, staniesz tuż za nim. Okej. Okay. Ale poniekąd mamy coś takiego, nie? I co jeszcze? Pełny ładunek energii i maksymalny ładunek energii. To jest lepszy w takim razie, ten maksymalny, który mamy, to jest lepszy jeszcze. I co my tam jeszcze znaleźliśmy? Płonący atak. Uwolni potężne uderzenie ki. Uderzenia ki, które trafią, wybuchną i wystrzelą wroga pionowo w powietrze. Nieźle. Nieźle. Ale to może już zakończmy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. I dajcie znać, czy chcecie kolejne odcinki właśnie z tych zadań pobocznych, bo powoli, słuchajcie, pokażę wam. Dochodzimy do zadań, których ja jeszcze praktycznie w ogóle nie wykonywałem, dlatego że mamy tam taki znak zapytania na szaro, więc nie mamy w ogóle żadnej rangi przyznanej za te zadania. Czyli zaczynają się te zadania od 18, 19, tam 20 powiedzmy, w górę. Zastanawiam się, dlaczego ja nie dostałem tutaj w ogóle... No, ukończ z Vegetą i Gohanem po transformacji Super Saiyan. Pokonaj wskrzeszonego Gohana. Aha, bo Gohan się nie wskrzesił. No to lipa. No to lipa. Tak jak mówiłem już. Taka troszeczkę
losowość tego wszystkiego tutaj jest, nie? Dobra, no to jeszcze mamy 20, a później od 20 te zadania wszystkie są dla mnie nowością, więc będziemy przechodzić wszystkie. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy chcecie. Także trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, pa, pa.